Kiedy Narcyz patrzy się na ciebie, czasami Narcyz da Ci to puste spojrzenie. Spojrzenie bez wyrazu. Możecie mieć kontakt wzrokowy, ale będziesz się czuć dziwnie, może nawet niekomfortowo. Pojawi się zamieszanie, dezorientacja, wątpliwości. Niektórzy czują się tak, jakby patrzył na nich drapieżnik, rekin czy inne groźne zwierzę. Czasami ludzie czują to zagrożenie w klatce piersiowej. To tak, jakbyś był dla narcyza zwierzyną, na którą poluje. Narcyz może odgrywać swoją rolę, może się uśmiechać, ale tego uśmiechu nie zobaczysz w jego oczach. Nie będziesz rozumieć, do czego zmierza. Zwykle działania narcyza mają służyć tylko jemu. Dzieje się tak, ponieważ narcyz nie posiada empatii i skupia się wyłącznie na sobie. Chce tylko brać. Chce jak najwięcej ci zabrać. Narcyz nie chce niczego z Tobą budować. Dlatego gdy Narcyz patrzy się na Ciebie, to może się wydawać, że chce wyciągnąć całą Twoją energię życiową, a później możesz czuć się osłabiony, możesz czuć się wyczerpany. Umów się, na prywatne sesje napisz na autentyczni 23. małpa gmail.com. Polub skomentuj, subskrybuj, udostępnij.